Iwona Korolewska, jestem sekretarzem powiatu świeckiego, jestem też radną miejską w Świeciu, dodatkowo współpracuję z Fundacją Batorego, jestem koordynatorką takiego projektu pracowni samorządowej, do którego zapraszamy samorządowców, którzy jakoś w taki partycypacyjny sposób zarządzają swoim samorządem. Ukończyłam studia administracyjne, potem studia prawnicze. Tytułem z jednych prac był m.in. rozwój samorządu terytorialnego powiatowego na przykładzie powiatu świeckiego. Potem ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu właśnie prawa samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego. Prywatnie jestem żoną i matką 27-letniego psychologa, ale też się skupiam na takiej pracy z kobietami. Od takich spotkań profilaktycznych, gdzie bardzo je zachęcamy, żeby badały się, żeby wykonywały profilaktykę, która jest nieodpłatna, po spotkania takie projektowe, w których wzmacniamy potencjał kobiet, więc zachęcamy je do zwiększenia swojej aktywności, że mówimy im, że tak naprawdę wszystko jest w ich rękach i ta nasza grupa żeńska jest niedoreprezentowana. Jest nas około 52% populacji Polski, a już w planach przedstawicielskich nigdy nie przekroczyliśmy tej magicznej granicy 30%, od której podobno mniejszość ma znaczenie. Zostałam poproszona o kandydowanie. W sumie chyba uznano, że mam szansę na zebranie największych liczb głosów z terenu mojego powiatu. Jestem jedyną kandydatką. Poza tym, że jestem samorządowcem, jestem właśnie taką też osobą zaangażowaną społecznie. Co według Pani jest najważniejsze, te trzy najważniejsze sprawy i co dla Pani, to znaczy co Pani by chciała zrobić, bo to są dwie różne rzeczy, bo może Pani uznawać, prawda, że nie wiem, finanse są najważniejsze, ale Pani się na tym nie zna. Czyli Pani się chciała skupić na czymś innym. Myślę, że przywrócenie zaufania do organów państwa. Z punktu widzenia samorządowca na pewno wprowadzenie jasnych, czytelnych reguł finansowania zadań samorządowych. No, zmiana języka debaty publicznej zdecydowanie. Zaufanie do mediów, którego już w tej chwili nie ma. A tak globalnie najważniejszą rzeczą byłoby to, co będzie pewnie bardzo trudne i długie do zrobienia, czyli czy nam się uda zakopać podziały między nami, które teraz po tych latach się pojawiły. Tego nie doświadczyłam, żeby członkowie rodziny się odwracali od siebie, dlatego że mają inne poglądy, dlatego że ci mają tak jakby łażone prawa nabyte ze względu na doświadczenia uzyskiwane od państwa i obawiają się, że ta druga strona chce nie zabrać. To takie mam takie wrażenie. Czym według Pani różni się w takim razie ten blok, no, czy opozycyjny, czy powiedzmy Koalicji Obywatelskiej, a blok rządowy? Blok Koalicji Obywatelskiej raczej wspiera aktywność mieszkańców, czyli profitem jest praca, a w bloku przeciwnym wręcz odwrotnie mam wrażenie. Promowanie nieaktywności zawodowej jest chyba tą różnicą dla obecnej władzy, na rzecz obecnej władzy. Pani profitów pomimo braku aktywności, własnej pracy. Mówię to o własnej wykonywanej pracy. Każdy z nas zna dane, że bezrobocie jest jedno z najniższych w historii Polski, no więc gdyby... Zgadza się, jednak ja będąc tak blisko tego systemu, wiem, że nie opłaca się pracować w tej chwili. Z czego można się utrzymać? No i załóżmy o... Z doświadczeń. Możesz utrzymać doświadczeń, które jakby pozwalają na to, że można żyć, nie pracując. Co jest poza 500+, no jakaś tam zapewne... Tak, różne świadczenia socjalne. Mhm. Nie nawet martwi mnie pan to, że podziałam też jakby w obszarze ekonomii społecznej i próbujemy zachęcić osoby z niepełnosprawnością do tego, żeby podjęły jakąś aktywność zawodową, żeby ta choroba nie zostawiała ich w domach. Wiadomo, że ich opiekunowie nie będzie z nim zawsze. I to nawet taki przykład szczegółowej rekrutacji do zakładu aktywizacji zawodowej. Nie ma woli pracy. Jest takie przeświadczenie o tym, że jak człowiek będzie pracował, to zostanie mu coś zabrane. Ale co zabrane, bo nie rozumiem. Na przykład świadczenia rentowe. A nam chodzi o to, namawiając tych ludzi do aktywności, żeby nie pozostawali w domu, żeby wyszli z domu, żeby pracowali, wiadomo, w ograniczonym zakresie, bo ale też do tego są dostosowane miejsca pracy, a jednak my widzimy duży opór w takiej bieżącej pracy, że jednak lepiej być w domu, otrzymywać to stałe świadczenie rentowe i nic nie robić ze sobą. Nie? I to jakby to nie ma takich mechanizmów zachęcających do aktywności zawodowej. Mi byłoby trudno utrzymać się z 500+, czy 800, no ale tak jeszcze dodam, Koalicja Obywatelska zagłosowała za podniesieniem 500. Tak, oczywiście i absolutnie nigdy nie będzie tego z tego rezygnowała, ale z drugiej strony na przykład świadczenie babciowe będzie świadczeniem zachęcającym do tego,
żeby kobiety jednak wróciły na rynek pracy. Nie wiem, czy pan na taką zasadę, czy takie zjawisko kobiet niewidomych na rynku pracy, ponieważ one jakby czasami przez brak instytucjonalnej opieki, czyli brak żłobków czy przedszkoli w swoich miejscowościach, opiekują się dziećmi i się dziećmi stosunkowo długo, a potem ze względu na brak instytucji, które zajęły się seniorami czy osobami chorymi, zajmują się osobami starszymi w rodzinie, a tak naprawdę nigdy nie wchodzą na rynek pracy, bo zawsze się opiekują członkiem rodziny. Oczywiście jest zadośćuczynieniem, ale takie jest zjawisko. Ale czy bezrobocie wśród kobiet jest wysokie w tej chwili, skoro chcą państwo dodatkowo jeszcze płacić 1500 zł miesięcznie? No tak, bo chcemy, żeby one wróciły na rynek pracy. Ale czy w takim razie bezrobocie wśród kobiet jest wysokie? Jest wyższe niż wśród mężczyzn. Żeby ta kobieta nie zostawała w domu, żeby wybrała sobie jakąkolwiek formę opieki nad dzieckiem, jeżeli brakuje instytucji w danej miejscowości. A jeżeli chce zostać w domu, mówi pani też o... To jest jej prawo, nie? Ja nie neguję kobiet, które chcą pracować, zostać w domu, bo to jest ich prawo oczywiście. Ja tylko wspieram, ale tylko myślę o tych kobietach, które chcą, a nie mają takiej możliwości. No dobrze, mówi pani o opiece senioralnej, ale opieka senioralna z moich obserwacji, także rodzinnych, ponieważ też miałem babcię po udarze, no nie była rozwinięta właściwie za żadnego rządu. A jest teraz model deinstytucjonalizacji usług społecznych, czyli w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej nie będzie już środków na finansowanie domów pomocy społecznej czy domów dziecka i zmierza się do tego, żeby jednak ta opieka była przy osobie starszej, czyli na przykład usługi opiekuńcze czy usługi wytchnieniowe, żeby członkowie rodziny mogli się zajmować. To też tak fajnie już się też między innymi w mojej miejscowości mieszkania chronione i wspomagane, więc jakby też ta forma wsparcia dla rodzin, które jakby nie mogą opiekować się seniorami, bo czasy, w których nasi seniorzy, tak, nawet my nie mamy takiej mentalności, chociaż już domy wielopokoleniowe się skończyły, jednak oddawanie rodziców do domów starców to nie jest nasza kultura, mam takie wrażenie. Tak? No to dobrze, ale... to ja pani przerwę, no bo mówi pani, że należałoby przywrócić kobiety do pracy i żeby ktoś się opiekował seniorami, a z drugiej strony pani mówi, że to jednak rodzina powinna się opiekować seniorami. No więc... ja mówię o tym, że my mamy taką prostą tradycję, w której nam ciężko jest przynajmniej to jest moje odczucie, ja nie wyobrażam sobie oddania mojego rodzica do domu opieki. Natomiast chciałabym mieć instytucję taką, w której ja będę mogła wykupić usługi opieki nad tymi moimi rodzicami. To na tym właśnie polega ten cały system deinstytucjonalizacji usług społecznych. Żeby to był człowiek, który jest niedy chory czy starszy, który nie może sam sobie zająć, nie oddawać do placówki. Żeby był w środowisku, żeby dostawał w domu. To znaczy, żeby ktoś przychodził do domu, rozumiem, żeby tak? Ktoś przychodził do domu po prostu. No, akurat są takie usługi, no też pielęgniarki również świadczą takie. Są, ale deinstytucjonalizacja ma polegać na tym, żeby tego było więcej. Mhm. Bo do 27 w ogóle wszystkie środki pomocy muszą się przekształcić w centra usług społecznych, w którym właśnie to będzie możliwe. Mhm. I to jakby wynika z zapisów, że jakby na instytucje pieniądze zewnętrzne już nie będą mogły być pozyskane. Ale też, a drugą jakby taką różnicą jest podążanie właśnie za demokratycznymi krajami Unii Europejskiej, a z drugiej jednak cofanie i zamykanie się na wszystkich z zewnątrz. To jakby taka też druga różnica, że my jednak jesteśmy obecny obóz jednak jest taki nastawiony na to, żebyśmy byli my tutaj tylko sami, a nie naokoło, nie jako nowoczesny europejski kraj. Nie? Przeglądam od czasu do czasu ogłoszenia o pracę i większość ogłoszeń o pracę, po pierwsze, nie posiada wyróżnionych wynagrodzeń, co jest na przykład standardem w Wielkiej Brytanii, że podaje się stawkę. A bardzo wiele pracy, bo też o tym materiał przygotowuję, bardzo wiele posad opiera się na minimalnej krajowej i to powiem, że również funkcje kierownicze. Być może stąd wynika niechęć ludzi do pracy, że ktoś nie chce wykonywać pracy za minimalną krajową, ponieważ no, nie widzi sensu oddawania na przykład, ja nie mówię o osobie, która ma 17-18 lat, ale jeżeli ktoś wykształcony poświęcił dużo pieniędzy, również włoży w rozmaite kursy, no pani się też dokształca, to wie, to kosztuje czas, pieniądze i otrzymuje ofertę 3600 zł brutto, czy tam 4000 brutto i uważa, że to jest nie w porządku. Dlaczego ma iść do takiej pracy? Ja też uważam, że za
prace powinny być godziwe wynagrodzenie. Szczerze mówiąc, nie śledzę ofert pracy. Myślę jednak, że chyba tak uogólniliśmy trochę, że chyba zależy od branży, że są obszary, w których naprawdę te pieniążki można zarobić trochę lepsze, a w innych jest trochę gorzej. Nie potwierdzam tego może, że faktycznie kierownicze stanowiska oscylują w granicach minimalnego wynagrodzenia. No, ja ostatnio właśnie w Lublinie taką i pytam się o wynagrodzenie. No, podano mi kwotę brutto, ja mówię, no ale przecież to jest minimalna krajowa. A naprawdę? A faktycznie. No i tak była rozmowa, ale chodzi mi o to, bo pani powiedziała, że ludzie nie chcą wracać do pracy, ale może to nie kwestia, że nie chcą, tylko że nie widzą, że ta praca jest opłacana. Nie neguję, że takie może, że nie neguję tego, że faktycznie, że ma pan rację, że faktycznie niektórzy pracodawcy płacą za mało, to zwróćmy uwagę na koszty pracy, jakie oni ponoszą. Natomiast często ta pensja, o której pan mówi, to jest czasami pensja zasadnicza, bo pracodawcy wolą stosować takie motywacyjne systemy wynagradzania, że jednak w zależności od zaangażowania i motywacji pracownika to wynagrodzenie może wzrosnąć. Pewnie mówimy o różnych. Każdy z nas ma w głowie jakiś inny przykład, inną sytuację. Czy należy ustawowo podnosić płacę minimalną? Płaca minimalna powinna być gwarantowana, zgadzam się. Natomiast w tej chwili, patrząc, będąc może jest sekretarz powiatu, zapytam dyrektora urzędu, my też widzimy, że mając taki budżet, a nie inny do dyspozycji, spłaszczamy siatkę wynagrodzeń cały czas. Że w naszych budżetach brakuje pieniędzy, żeby podwyższać, bo propozycja minimalna zawsze wiąże się z podwyższeniem wynagrodzeń we wszystkich stanowiskach. Przy dzisiejszej inflacji oczywiście, no to jest pozycja obowiązkowa, no bo musimy nadążyć za cenami, które są w sklepach. I tak jestem za to, żeby wynagrodzenie minimalne wzrastało, ale musimy mieć też przestrzeń do tego. Przede wszystkim my jako administracja publiczna, żebyśmy mogli zwiększyć wynagrodzenie wszystkim pracownikom, bo to budzi też niezadowolenie w zakładach pracy. Pracodawcy prywatnego musi być stać na to, żeby to wynagrodzenie wypłacać. Bo wtedy, jeżeli to nie będzie, to zaczyna się szara strefa, żeby są minimalne wynagrodzenia wypłacane, a pozostałe świadczenia są wypłacane w drugą stronę. A jako pracownik, jako człowiek, który wiele lat naliczył emeryturę, wiem, jak to się kończy potem. Przychodzą świadczenia emerytalne czy rentowe, czy nie daj Boże wypadek i wówczas te świadczenia są konsekwencje tego, że wynagrodzenie nie jest od składki ZUS-owskiej nie są odprowadzane od rzeczywistego wynagrodzenia, są niedobre. Nie pan się wymyślał, bo to, że Ameryki tutaj nie odkryłem. Muszę mi wierzyć, że próbowałam przyjąć osobę na stanowisko urzędnicze, kierownicze i nie chciała do nas przyjść, ponieważ Biedronka oferowała wyższe wynagrodzenie. No tak, czyli pracodawców prywatnych stać na wyższe wynagrodzenia. I chyba część pracodawców prywatnych wypłaca. Ja tu nie mówię o takich molochach jak sklepy sieciowe, natomiast mówię o takich przedsiębiorcach, którzy zatrudniają 5, 10, 15 osób. Czy uważa pani Trzecią Rzeczpospolitą za sukces, czy za porażkę? To się zadziało, że ktoś poszedł do władzy i tak długo rządzi, wynikało z tego, że w poprzednich latach trochę zaniedbaną część ludzi. I chyba to poszło źle, że nie wszyscy czuli się tutaj dobrze, tutaj bezpiecznie. Ale w jaki sposób? Czy finansowo, czy na przykład w jakiś, nie wiem... Też finansowo, ale też tak, że chyba finansowo, chyba nie tylko finansowo, ale generalnie, że część ludzi czuła się zaniedbanych, czuła się, że są nierozumiani, że państwo nie jest po ich stronie, że trochę się podzieliliśmy trochę na tych i na tamtych, nie? I to mi się wydaje, że spowodowało, że takie proste komunikaty, z którymi wyszedł później PiS idąc do władzy, bo on dobrze wykorzystuje tą naszą taką, te narodowe cechy nasze, taką naszą butę polską, takie wspólne wartości, że chyba nam, chyba tutaj coś nie zagrało, tak sobie myślę. Nie potrafię tego rozważyć filozoficznie, ale coś musiało spowodować, że nastąpiła ta zmiana rządu. Czy uważa pani, że jest w Polsce rozwarstwienie, że jest, są ludzie bardzo, że jest zbyt dużo ludzi, na przykład bardzo biednych i zbyt dużo milionerów? Milionerów zauważam coraz więcej.
faktycznie pomoże, dlatego że to widać na ulicy. Wcześniej byliśmy bardziej jednakowi. Było tak szaro-buro, ale było, jeszcze mówię, za czasów na szczęście odeszłej władzy, byliśmy mniej więcej jednakowi. Potem faktycznie zaczynało się ludzie bardziej przedsiębiorczy, albo niestety czasami wstrzaniacy zyskiwali duże pieniądze, a osoby, które sobie z tym nie radziły, zostawały z tyłu. I chyba to faktycznie spowodowało takie rozpaczliwienie. W tej chwili nawet wprowadzenie świadczenia 500+ spowodowało to, że część ludzi po prostu skorzystała po raz pierwszy z czegoś, z czego wcześniej nie korzystała, na przykład. Wyjazdy wakacyjne, te całymi rodzinami, czy urlopy duże spędzane. Ale to też jakby wynika, to nie wszystko jest zasługą świadczenia, ale też my cały czas się rozwijamy, zmierzamy w innym kierunku, mamy większe oczekiwania, tak jak są piramidy Maslowa, że jeżeli mamy to podstawowe, to chcemy więcej, nie? A to jest gorzej czy lepiej, że jesteśmy zróżnicowani? Pani mówi, że w PRL właśnie byliśmy bardziej jednakowi, że w sensie, no na poziomie oczywiście finansowym. To było dawno, w czasach słusznie minionych. Byliśmy jednakowi. Później nastąpił taki szybki boom, że nie wszyscy nadążyli za tą zmianą. Że pojawiły się ludzie, którzy bardzo dobrze sobie poradzili, często w różną stronę to poszło, a nie wszyscy by nadążyli, nie wszyscy byli tacy przedsiębiorczy. Myśmy nie byli wychowywani w duchu przedsiębiorczości, przynajmniej ja jeszcze nie. I tu nie każdy nadążył. Tu ten czas, te zmiany ustroju był takim okresem trudnym, a to w tej chwili się wyrównuje już, że tak naprawdę moim zdaniem, jeżeli ktoś naprawdę chce pracować, to jest w stanie w tej chwili tę pracę uzyskać i jest w stanie normalnie żyć i stać go na rzeczy, na które wcześniej nie było go stać. Niektórym, na które nie było stać naszych rodziców. Czy należy według pani podwyższyć stawkę podatku dla osób najzamożniejszych? Mówię właśnie o takich, no, milionerach. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby karać kogoś za przedsiębiorczość. Uważam, że ktoś jest naprawdę bardzo zaradny, nie uważam, że powinien być za to karany. Zdecydowanie to powinno być, nie jestem ekonomistką, więc to jest dla mnie trudny temat. To powinno być sprawiedliwe, że jeżeli ja jestem przedsiębiorczy, jeżeli ja pracuję więcej, to ja powinna mieć z tego tytułu profity. A dlaczego pani zakłada, że przedsiębiorca pracuje więcej niż jego pracownik? Nie mówię, że, ale coś mi się może wydarzyć, skoro on tak dobrze funkcjonuje, że jednak pracuje więcej. Nie uważam karania, nie jestem zwolennikiem karania kogoś za to, że jest przedsiębiorczy i że pracuje więcej. Ale ja nie wiem, czy przedsiębiorca pracuje więcej niż jego pracownik. A to, czy on faktycznie wychodzi rano z teczką o 8, a wraca o 15 czy o 22, nie znaczy, czy co on wykonuje w tym czasie. Bo on może to przedsiębiorstwo prowadzić nawet siedząc w domu. Ale on jest tym mózgiem, który spowodował, że to przedsiębiorstwo to tak dobrze funkcjonuje. Może powinien się dzielić tym ze swoimi pracownikami oczywiście. Tak uważam. Jeszcze nie mamy takiego, chociaż ja już to obserwuję, że jednak jak po spadku bezrobocia, że przedsiębiorcy jednak nie mają kolejki pracowników przed swoimi biurami i jednak muszą godnie ludziom zapłacić, żeby chcieli u nich pracować. Jednak jesteśmy trochę już w tej chwili rynkiem pracownika, myślę. Tak jak mówię, wracam do swojej tezy, że nie każe się kogoś za pracowanie więcej. No ja nadal się będę czepiał, że nie ma dowodu, że pracodawca pracuje więcej niż jego pracownik, ale zna pani na pewno też przypadki. To ja mam te pytanie takie. Czy uważa pani, że bardzo zamożny człowiek może być w Polsce bezkarny? Czy ma prawo być? Nie uważam, że... Czy że może być, że bywa? Że może być. Myślę, że to jest możliwe. Tak, myślę, że to jest możliwe. Myślę, że no to też system prawny jest, że zatrudnianie najlepszych, jeżeli kogoś stać na zatrudnienie najlepszych prawników jest pewnie jakimś wytrychem do tego, żeby w pewnym obszarze być bezkarnym. No, nie mówię to odpowiedzialności może karnej, ale może tak. To jeżeli wkraczamy w przepisy karno-skarbowe, czyli bardziej finansowe, to pewnie tak. Jeżeli chodzi o kodeks karny, w sensie popełnienia przestępstwa takiego, to pewnie nie. To... A czym jest według... Ale bardziej, szczerze mówiąc, bardziej tę sytuację znam z filmów o Stanach Zjednoczonych. No ja może nie będę cytował gdzieś tam nazwisk, jakichś tam reportaży, no, na przykład z Wyborczej, z gazety PL. Miliarder buduje kompleks sportowy, samowolka, nie będę wymieniał nazwiska, i tam się nie przejmuje
karami finansowymi, bo te kary finansowe nie są zbyt duże. Tak. To w takim przypadku tak, oczywiście ma pan rację. A czym jest według pani oligarchia i czy występuje w Polsce? Oligarcha mi się kojarzy z takim, sam wyraz oligarcha z Rosją, z putinowską Rosją i z ludźmi, którzy są na usługach władzy. Myślę, że coraz więcej takich oligarchów mamy w Polsce i to jest niedobre. To jest niedobre, kiedy ktoś buduje swoją pozycję, swój majątek przez jakby związek z władzą, a potem tej władzy się za to odwdzięcza. To ja mam pytanie w kontekście, pojawił się też w gazecie.pl taki artykuł odnośnie wzrostu cen z powodu kredytów 2%. Tak, weszła ustawa. Tak, deweloperka, tak wiem, jestem na bieżąco. I za tą ustawą zagłosowała nie tylko strona rządowa, ale też Platforma Obywatelska. I wszyscy mówią, podają, że to spowodowało ogromny wzrost, może nie ogromny, przepraszam, wzrost cen mieszkań, że w ten sposób deweloperzy wylobbowali sobie ustawę w Sejmie. I to uderzyło właściwie we wszystkich, którzy chcą sobie kupić mieszkanie. Szacuje się, wczoraj czytałem, że bodajże w tym roku będzie to kosztować 1 mld złotych podatników, czyli 1 mld złotych dołożymy tutaj bankom, deweloperom. No i tak, proszę... myślę, że tu wypaczyła się ta sytuacja, bo jestem za tym, żeby jak najbardziej ułatwiać młodym ludziom zdobycie nowych mieszkań. Czy to będą przez te spółdzielcze inicjatywy mieszkaniowe, czy jakieś tam TBS-y, czy właśnie dążenie do własności tego mieszkania. Natomiast faktycznie ktoś na tym zarobił, ale to jest deweloperka, ale no, proszę spojrzeć na sytuację producentów maseczek w czasie pandemii, czy płynu dezynfekujących. Każda sytuacja tworzy kogoś, kto na tym momentalnie zaczyna zarabiać. Pewnie wprowadzenie mechanizmu, który mógłby to zablokować, byłoby dobre. Natomiast nie wiem, czy można, pewnie nie można było. I skoro jest popyt, jest podaż, nie? To jest prawo rynku. No to natomiast może nie należało wprowadzać tej ustawy, która dofinansowuje. Bo... z drugiej strony myślę, że nie. Ja jednak jestem zwolennikiem, uważam, że to tanie mieszkanie powinno być dla człowieka dostępne. A to jakby wypaczyło się z drugiej strony. Nie trzeba kupować mieszkań na wolnym rynku z drugiej strony. Nie? Można kupić mieszkania na rynku wtórnym, które też podrożały, ale nie aż tak znacząco jak te. Oj, naprawdę. Ja myślę sobie o moim świeciu, które akurat mam tego, syn właśnie będzie korzystał z tego kredytu 2%. I też podrożały, ale chyba nie tak bardzo jak nowy blok. Nie wiem, czy pan zna świecie. Ale tutaj bloki budują się jeden po drugim na osiedlu moim i one po prostu rosną i one już były budowane zanim weszły kredyty 100%. Każdy ceny pewnie mieszkań wzrosły, natomiast sama potrzeba mieszkania w Świeciu była zauważana dla deweloperów już wcześniej. No tak, ale ja powiem, ja znam Bydgoszcz i Lublin, pochodzę z tych jakby powiedzmy dwóch miast, no i ceny na rynku wtórnym nie są wcale niższe. W Lublinie sięgają powyżej 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy na rynku wtórnym. I pan co, też myślę trochę, że to wynika z naszej trochę mentalności, bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni, my jesteśmy zwolennikami własności. W innych krajach wygląda to trochę inaczej, że się mieszkania wynajmuje je na lata, już podobno już IKEA tworzy nawet wypożyczenie. Można wypożyczyć meble, można wypożyczyć samochód, wyposażenie wnętrz, żeby nie przywiązywać się do czegoś na zawsze. Ja jestem trochę inne pokolenie, więc ja też myślę, że ja chcę mieć swoje. Ale też liczba miejsc, które się budują, że faktycznie mieszkanie się wynajmuje na długie lata, czasami na całe życie, też jest jakby alternatywą dla tych drogich cen mieszkań. No, bo to, że proszę... podwyższali mieszkania deweloperzy, jeżeli oni podwyższają, a cały czas jest popyt na te mieszkania, no to oni po prostu wykorzystują tę sytuację. No dobrze, no to ja mam tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze, czy wie pani, jaki jest koszt wynajmu mieszkania w mieście typu właśnie Bydgoszcz, Lublin, czyli z takiej powiedzmy dolnej dziesiątki? Znaczy, wiem, jak to jest mój koszt wynajmu mieszkania w moim świecie. Czy to oscyluje od 1,5 do 2 tysięcy złotych? Powiem pani, że nawet już więcej w tej chwili. No mówię o Świeciu. No dobrze, w Świeciu na pewno byłoby mi pracę znaleźć znacznie trudniej niż w Bydgoszczy czy Lublinie. Nieprawda. Nie wiem, czy pan wie, ale w Świecie zawsze
przynajmniej przy cenach, w cenach mieszkań się zrównywało z Bydgoszczą. My wcale nie jesteśmy jakimś takim małym prowincjonalnym miasteczkiem, tylko dosyć zamożną gminą. No dobrze, ale wróćmy do sytuacji. Jest młody człowiek w Bydgoszczy. Ten wynajem nie jest tani. Razem z rachunkami to jest kwota pewnie 2000 zł. Więc jeżeli ktoś zarabia 2800 zł minimalnej krajowej, czy 2900, no to właściwie razem z kupnem żywności on nie ma pensji. No więc ja wracam do tego, że mając swoje mieszkanie, a płacąc czynsz, jest znacznie taniej żyć niż żyć na wynajmie. Ja sądzę, że ludzie dobrze wybierają, że chcą mieć swoje. Ja też się z tym zgadzam, bo ja też jestem zwolennikiem posiadania swojego, ale jeżeli kogoś nie stać na to, żeby uzyskać kredyt poza najmem, który też uważam, że jest jakby gorszą, bo tak jak to mówię, że rata kredytu była ratą najmy, są jeszcze taka ta rzecz pośrednia, czyli te takie wspomagane przez samorządy właśnie, czy TBS-y, czy też inicjatywy mieszkaniowe, gdzie to samorząd dofinansowuje budowę i wówczas te najmy nie są takie drogie. W tej chwili w sieciu taki odstępny w TBS-ie kosztuje około 800 zł za mieszkanie 50-metrowe, więc to jest taka alternatywa, że wkłada się trochę swoich pieniędzy, które się posiada, nie przechodzi się do własności, natomiast ten czynsz jest niższy niż najem. Nie? No to ja mam pytanie w takim razie. Jeżeli pani wejdzie do Sejmu i będą głosowania, to czy będzie pani optować za tym, żeby budować mieszkanie na wynajem, czy na własność, tak żeby były dostępne dla osób mniej zarabiających? Ja myślę, że człowiekowi trzeba zostawić wybór, bo ja jestem za najmem, najmem dążącym do własności. To taka może pośrednia strona, że najmuję, ale jeżeli jest właśnie, ten najem nie jest na tyle wysoki, że ja zdążę sobie, zakładamy, bo mamy różne sytuacje, nie każdego stać na zakup własnego mieszkania. Tanie mieszkanie byłoby idealną sytuacją. Natomiast jeżeli kogoś na to nie stać, tani najem dążący do własności. No to może należałoby zrobić tak, żeby było stać ludzi na mieszkanie. No to oczywiście, to byśmy mieli świat idealny. No, ale to można też zrobić ustawami, tak? No, można. Na przykład zakaz wykupywania mieszkań przez koncerny, holdingi, fundusze. No, bo tak szczerze powiedziawszy, to jako wyborca, to nie wiem, czy pani by głosowała za wynajem, bo tak pani, jak to powiedziała kiedyś Nelly Rokita do Donalda Tuska, że stoi pani w rozkroku. I ja nie wiem de facto, jaka jest pani opinia. Natomiast co pani sądzi o podatku od drugiego, trzeciego mieszkania? Skupuje się mieszkanie na wynajem właśnie i korzystają, jest ktoś, kto ma, kogo stać na to, ma, nie wiem, 3-4 mieszkania i on wtedy nie pracuje. A mówi pani właśnie o aktywizacji zawodowej i te osoby same się chwalą, że ja nie muszę pracować, ponieważ pracują na mnie najmujący moje nieruchomości. Więc on nie jest aktywny zawodowo, nie powiększa PKB państwa, ale oczywiście tym samym zwiększa też ceny nieruchomości, ponieważ skupuje te nieruchomości. Ciężko zabronić komuś zakupu mieszkań. Ciężko zabronić komuś wynajmowania tych mieszkań, skoro jest na to popyt. Bo trochę wchodzimy w zasady wolnego rynku. Czy on może, czy on nie może tego robić. A ja zapytam się tak od razu przerwę. A co to jest wolny rynek? Czy widziała pani, ja zacząłem zastanawiać, gdzie jest wolny rynek? Zawsze istnieją jakieś przepisy. No tak, zawsze działamy w jakichś granicach. Można na przykład opodatkować po to, żeby komuś się nie opłacało kupować 4 czy 5 mieszkań. No dobra, ale jeżeli ktoś będzie miał te 4 czy 5 mieszkań i będzie z tego żył, to jest jego prawo, bo miał pieniądze, zainwestował te pieniądze, teraz żyje z tego, że wynajmuje to mieszkanie. Tak naprawdę, czy on komuś robi krzywdę z tego powodu? Tak, no właśnie, no, chyba zmierzamy do tego, że tak rozmawialiśmy, że ceny tych nieruchomości są w takim razie wyższe, ponieważ jest popyt ze strony ludzi, których na to stać, czyli on stanie zapłacić na przykład 10 tysięcy złotych za metr, ale gdyby nie skupował tych mieszkań, to deweloper musiałby cenę obniżyć. I za metr byłoby na przykład 7 tysięcy i byłoby bardziej stać tego młodego człowieka. No więc pytanie, no więc pani mówi, czy komuś robi krzywdy. No to pytanie, czy nie robi krzywdy tym właśnie osobom mniej zarabiającym. No jak pan w ten sposób na to patrzy, to być może ma pan rację. Natomiast jestem tak może dużym zwolennikiem takiej zupełnej swobody,
swobody działalności gospodarczej, jeżeli kogoś naprawdę stać na te mieszkania, to niech on sobie to mieszkanie po prostu kupuje, bo to są jego pieniądze. Jak mogę mu zabronić kupowania kolejnego mieszkania? To jest to, z tej strony na to patrzę. Natomiast możliwości uważam, że młode osoby powinny być wspierane przez państwo w możliwości zakupu tego mieszkania. Czy tak jak teraz jest 2% podatek, czy to, co proponuje Koalicja Obywatelska, czyli 0% kredyt na zakup tego mieszkania. Chyba musi być coś dla tych i coś dla tych, bo być może, że są ludzie, którzy chcą wynająć mieszkanie od tego dewelopera, który ma ich 5. No, ciężko im tego zabronić. Natomiast mechanizm wsparcia młodych ludzi, którzy nie zarabiają dużo, którzy stawiają się o pierwsze mieszkania, chyba byłby kluczowy tutaj. No to ja zadam pytanie wprost. Czy jest pani za podatkiem katastralnym, czy nie? Nie wiem. Dobrze. Musiałam się zastanowić. No dobrze, no to, bo to może być ważne dla wyborcy, czy głosować na panią, czy nie. W takim razie posiadanie mieszkania, czy mieszkanie, lokum, powinno podlegać prawom wolnego rynku, tak jak pani mówi, czy nie? Wolnego rynku, tak, ale ze wsparciem dla tych ludzi, którzy tego mieszkanie, których nie byłoby stać na to, żeby to mieszkanie sobie kupić. No to trochę mi się kłóci. Wrócę do poprzedniego wątku. W takim razie zostawmy to, bo ja tutaj nie za bardzo chcę też sam od siebie mówić, bo ja tutaj bardziej chcę panią wysłuchać. Pani powiedziała, że pracodawcy, jeszcze wrócę do rynku pracy, że ci pracownicy, że pracodawca powinien się dzielić zyskami, tak pani powiedziała takie zdania. W sensie rozumiem tak, że chodzi o wyższe wynagrodzenie. Wyższe wynagrodzenie dla pracowników, tak. I że pracownicy nie ustawiają się w kolejce do pracodawców. I w tym kontekście, bo tutaj też oczywiście dzieje się to, co się dzieje, czy należy przyjmować imigrantów? Ponieważ Konfederacja Pracodawców, Lewiatan, no pani to wymieniła nazwisko Bochniarz, bardzo lobują za tym, żeby zwiększać imigrację, ponieważ narzekają na brak pracowników w Polsce. Myślę, że jeszcze rynek, że jeszcze polski rynek nie jest na tyle przesycony pracownikami, że jeszcze cały czas mamy zasoby ludzkie, które mogłyby wykonywać pracę w Polsce. Tak myślę. Czyli, że jest pani za ograniczeniem imigracji zarobkowej do Polski? Tak. Do dokładnych szacunków nie znam, ile milionów Polaków pracuje za granicą w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Szwajcarii, Danii i tak dalej, ale widziałem gdzieś liczby rzędu kilku milionów, bo to nie tylko są Polacy, którzy wyjechali, ale pozakładali rodziny. Ich dzieci już są dorosłe, tak? Jeżeli ja mam znajomych, którzy wyjechali 20 lat temu, 19 lat temu do Wielkiej Brytanii i mieli dzieci, no to ich dzieci już są już dorosłe i wkraczają niektórzy na rynek pracy, więc mówimy także o ich potomkach, co mogłoby właśnie skłonić takie osoby do powrotu do Polski. Czy co państwo mogłoby zrobić ewentualnie, żeby oni byli skłonni wrócić? Może właśnie te mieszkania, o których rozmawialiśmy, że mieli gdzie zamieszkać. Być może oni nabyli tam umiejętności, które są dzisiaj nam potrzebne. Być może mają kwalifikacje, które są potrzebne nam. Myślę, że nasz rynek pracy jest jeszcze na tyle chłonny, że te osoby znajdą pracę w Polsce. Ja wyjechałem dlatego, że zarabiałem w Polsce 700 zł netto. I usłyszałem od pracodawcy, tu jest Polska B, bo to był Lublin, tu się dużo nie płaci. I nieważne, czy go było stać, czy nie, tylko po prostu była takie bezrobocie, że nie czuł potrzeby wypłacania większego wynagrodzenia. To w kontekście powiedzmy tego wynagrodzenia, płacy minimalnej i struktury płacy w firmie, no właśnie, skoro większość firm jest prywatnych, to czy państwo w jakiś sposób może wpływać na prywatnego pracodawcę, ażeby nie poszukiwał taniego pracownika z Azji, z Filipin, tylko zapłacił więcej za pracownika, który jest w Polsce, a nie jest aktywny zawodowo na przykład. Mówi pan o sytuacji, w której mielibyśmy... Znaczy inaczej, czy mechanizm minimalnego wynagrodzenia już z lekka jest chyba takim mechanizmem, który jednak... Znaczy stosunkowo wysokiego minimalnego wynagrodzenia, żeby jednak opłacało się pracować. Jakby wracamy do tego początku, żeby powinno się opłacać pracować człowiekowi w Polsce. Tak sobie myślę, że
żeby pozostawanie biernym zawodowo powinno być nieatrakcyjne finansowo, że wypłacanie świadczeń dodatkowych powinno być w jakiś sposób uzależnione od aktywności zawodowej, ale przy próby poszukiwania. Mówię tu w tej chwili, wracam do środka pomocy społecznej, przeskakuję, że wypłacanie świadczeń pomocowych powinno być uzależnione od aktywności. A tak, ja nie wiem, jak jest teraz, ale to chyba było, że jeżeli ktoś odmawiał, nie wiem, dwu czy trzykrotnie, proszę mi poprawić, przyjęcia jakiejś posady, to tracił zasiłek dla bezrobotnych. Tak było kiedyś przynajmniej. Zasiłek dla bezrobotnych, tak, natomiast świadczenia z opieki społecznej nadal są wypłacane, niby powinno się być zarejestrowane umorzenie. Często ludzie są zarejestrowani w stosunku pracy tylko po to, żeby otrzymywać świadczenia socjalne z ośrodka pomocy społecznej. I tutaj ta aktywność w poszukiwaniu pracy nie jest aż tak bardzo weryfikowana. Może dobrym sposobem byłoby odebranie urzędu pracy osób, które są tam tylko po to, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne. Wówczas te urzędy pracy skupiłyby się jeszcze bardziej na aktywizacji zawodowych tych osób, które faktycznie chcą pracować. Tu chyba też mamy taką lukę, w której figuruje się po prostu w rejestrze tylko po to, żeby mieć ubezpieczenie, i tak naprawdę urzędnicy urzędów pracują z tymi osobami, które faktycznie nie chcą pracować. I przerzucenie jakby tego na przykład do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych byłoby takim sposobem na to, żeby też jakby zająć się tymi osobami, które faktycznie chcą pracować, z nimi pracować, poszerzać ich kwalifikacje, organizować im kursy czy szkolenia zawodowe, tak żeby pod potrzeby pracodawców byli wystarczająco dobrze wyszkoleni. Żeby nabywali nowe kwalifikacje. Czyli rozdzielenie tych osób, które chcą pracować, od tych, które nie chcą pracować. Nie jestem specjalistą, wydaje mi się, że to trudne. Jest trudne? Tak. Ale jakby położenie wszystkich sił i środków na to, żeby jednak zachęcić człowieka do tego, że praca zawodowa, że aktywność zawodowa się opłaca. Czy państwo powinno zatrudnić? No państwo zatrudnie, tak? Mówimy o urzędach. Zatrudnie. Ale czy państwo powinno zajmować się, nie wiem, przemysłem, handlem, po to, żeby na przykład spowodować konkurencję wśród prywatnych? Rozmawiając z przedsiębiorcami wiele, jedyne, czego przedsiębiorcy od nas chcą, od nas jako urzędników, mówią, dajcie nam święty spokój. To, czego chcą od nas najbardziej, to żebyśmy jak najmniej wtrącali się w ich sposób prowadzenia działalności gospodarczej, ale mówię w takim sensie, żeby przepisy były proste, żeby były przewidywalne, żeby zmiany prawne następowały z dużym wyprzedzeniem, bo tak naprawdę ten przedsiębiorca dużo czasu spędza na tym, żeby rozwikłać zagwozdki prawne, w których musi funkcjonować. I my tym przedsiębiorcom, to mi często powtarzają, my im często po prostu przeszkadzamy w prowadzeniu działalności, że oni nie chcą. Nie mówię tutaj o jakichś patologiach, szukaniu luk prawnych czy czegoś takiego, tylko po prostu o zwykłej pracy, zwykłym prowadzeniu działalności gospodarczej. A no właśnie, bo mówi pani o lukach prawnych. Tak sobie spojrzałem, że kto nie płaci CIT-u? Na szczycie są listy, są tutaj, czytam, to artykuł z zeszłego roku, z października, internowy kantor i spółka wydobywcza i mają na przykład przychody i koszty równe przychodom, czyli na przykład Polska Grupa Górnicza odlicza straty z lat ubiegłych, co skutkuje brakiem konieczności opłacania podatku dochodowego od osób prawnych. No i teraz mam takie pytanie, skoro firmy, które obracają milionami, nie płacą podatków, bo wykazują jakieś koszty czy straty z lat ubiegłych, no to proszę mi wybaczyć, ale ja jako pracownik, to ja się czuję poszkodowany w stosunku do pracodawcy, ponieważ jeżeli ja w zeszłym roku nie pracowałem, a w tym roku pracuję, to ja nie mogę nie zapłacić podatku, bo miałem straty, powiedzmy, w zeszłym roku, czyli dokładałem do, tak, żeby się utrzymać, żeby zapłacić czynsz, kupić jedzenie, to ja tego nie mogę zrobić, a pracodawca może to zrobić. To wydaje mi się, że ułatwia się pracodawcy, a nie pracownikowi. To skąd taka nierówność? To nie jest sprawiedliwe rozwiązanie. No dobrze, pani mówi ciągle o ułatwieniach dla przedsiębiorców. A jakie ułatwienie dla pracowników? Ja nie mówię mówię o uproszczeniu. Uproszczeniu w sensie takim, żebyśmy za bardzo tym przedsiębiorcom nie przeszkadzali, ponieważ oni, inaczej, może pan mówi o firmach globalnych, ja mówię o moich lokalnych, jak zwykle. Ale to nie są globalne. Ja mówię spółka węglowa, Agri Plus, jakieś, to nie są firmy globalne, to są firmy polskie często też tylko. No dobrze, no to co by pani zrobiła jako posłanka,
żeby w takim razie jakoś wyrównać te szanse, tak? No, albo pracodawca, przedsiębiorca nie powinien sobie odliczać strat, albo pracownik powinien też odliczać sobie takie straty. No tak, ma pan rację. Myślę, że zdecydowanie mechanizm, inaczej jestem słabym, nie jestem ekonomistką, więc może nie powiem panu o mechanizmach, bo jednak jestem bardziej społecznikiem i samorządowcem niż kimś, kto zajmuje się finansami przedsiębiorstw. Natomiast tak, zdecydowanie powinno być sprawiedliwie. Jeżeli może zrobić to pracodawca, powinien to zrobić też i pracownik, czyli zasady powinny być takie same. No, pytam panią, no ja też nie jestem ekonomistą, ale będzie pani w Sejmie i nie zna się pani na sprawach ekonomicznych i wszyscy wiemy, jak wygląda praca w Sejmie, że jeżeli jest jakieś głosowanie nad ustawą, członkowie danej partii politycznej czy tam ugrupowania w Sejmie otrzymują tak zwane ściągawki. Jak głosować, bo tych ustaw i poprawek jest bardzo dużo, jak głosować? No i pani być może przyciśnie przycisk za na koszt takiego właśnie, że pracodawca może sobie, przedsiębiorca może sobie odliczyć stratę, a pracownik nie. Nie, wcześniej są konsultacje, wcześniej są spotkania z ekspertami, wcześniej jest jakby przedstawienie, to tak jak w głosowaniu w Radzie Miejskiej, my przecież nie każdy radny jest omnibusem, nie każdy radny jest specjalistą w swojej dziedzinie, jest w dziedzinie omawianej dalej na Radzie, więc dlatego najpierw musimy mieć uzyskać porządną informację na tym, w jaki sposób funkcjonuje dany mechanizm. Najpierw się tego dowiadujemy, najpierw się tego uczymy, a potem dopiero głosujemy. To nie jest tak, że podążamy na ślepo za tym, co się nam proponuje. Także najpierw się dowiadujemy. Nie wchodzimy do jakiegoś, będąc omnibusem, specjalistą od wszystkiego. Każdy z nas zajmuje się innym obszarem działalności. Natomiast w momencie, kiedy podejmuje jakąś decyzję, najpierw nabywamy wiedzę na dany temat. No dobrze, no to w takim razie zadam pytanie takie dość ogólne. No to uważa pani, że powinno się bardziej pomóc pracownikowi czy przedsiębiorcy? Powinno się pomóc przedsiębiorcy w taki sposób, żeby było go stać na to, żeby wypłacić godne wynagrodzenie pracownikowi. I powinny być do tego mechanizmy odpowiednie, które by nam to gwarantowały. Wszedłem sobie ostatnio na stronę mapa dotacji. I są tam wymienione, akurat to zająłem się kujawsko-pomorskim, Bydgoszczą, są tam wymienione dotacje, które wnioskowano i które przyznano. Ja nie będę wymieniał nazwy firmy, ale tu są kwoty rzędu, w sumie są cztery dotacje. No jedna to taka, powiedzmy, drobna, 157 tysięcy, reszta są milionowe. W sumie jest to jakieś około 45 milionów złotych. Firma prywatna, spółka akcyjna otrzymuje. Co pani sądzi o takich dotacjach? Ja przeczytam może: opracowanie procesu produkcji i konstrukcji regału z panelowymi półkami metalowymi. I na to niech pani zgadnie, jaka była kwota dotacji. No nie, milion złotych? Prawie 10 milionów złotych. Czy pracodawca takie rzeczy powinien opracowywać ze swoich zysków, czy powinien nawet otrzymać takie dotacje? Zależy trochę, bo zależy trochę od tego, dlatego że czasami przedsiębiorca może wejść w takie dziedziny zupełnie innowacyjne, może, bo sama jakby trochę wspieram ten proces, ponieważ jestem w Radzie Lokalnej Grupy Działania, gdzie wtłaczamy na nasz rynek powiatowy dotacje ze środków europejskich. I wówczas, jeżeli to są jasne, przejrzyste, uczciwe kryteria przydziału środków, na przykład na wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach, innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, wówczas uważam, że powinny takie dotacje być przyznawane. Z tym, że równe zasady dostępu i równe zasady, jakby jasne kryteria przyznawania takich środków. Natomiast kiedy to się wypacza, kiedy dotacje, nie mówię teraz już tylko dla przedsiębiorstw, ale też dla organizacji pozarządowych, dostają bez żadnych kryteriów firmy czy organizacje, które tylko dlatego, że sprzyjają jakimś ugrupowaniu partyjnemu, na to mojej zgody nie ma. To tak samo to działa z samorządami, kiedy dostajemy dofinansowania, są przyznawane zupełnie bez żadnego jasnego kryterium. Po prostu według lubię, nie lubię. No ale zapytałem tak dlatego, bo to widzę patologię, nie? Ja zapytałem dlatego, bo pani zrelacjonowała, iż przedsiębiorcy mówią, że proszę nam nie przeszkadzać. Ale
No to jest ingerencja. No, przedsiębiorca zwraca się tak naprawdę do kogo? Do podatników. Tak? No podatników, czyli wszystkich ludzi, którzy pracują, a pracowników jest to rzecz normalna, więcej niż pracodawców, wypracowują te zyski, no i przedsiębiorca zwraca się, dajcie nam część tych zysków. No, no więc to nie jest tak, że nie wtrącajcie się, bo on chce tego wtrącania się w pewien sposób, tak? No skoro wnioskuje o tak potężne kwoty. Na przykład opracowanie nowej rodziny Drabin 28 milionów złotych. To były pieniądze z budżetu państwa, czy ze środków zewnętrznych? Ze środków unijnych, no ale my wszyscy się składamy, no obywatele wszystkich państw unijnych się na to składamy, tak? No, ja tutaj nie oceniam innowacyjności tam nowej drabiny, czy konstrukcji regału, natomiast no, fakt jest taki, że przedsiębiorca zarabia i pobiera dotacje. No i pytanie, w związku z tym wracamy do pracownika. Pracownik pracuje, no pobiera, załóżmy tam, nie wiem, 500 plus, czy 800 plus będzie pobierał, jak ma dziecko. Jak nie ma dzieci, no to właściwie nic nie pobiera. Wie pan, nie wiem, na czym polegałby mówi pan, dotacja, o której pan mówi, natomiast myśl, czy taka, że dla mnie stworzenie, danie dotacji firmie na przykład na zakup nowej maszyny, na moim lokale w rynku się wiąże zawsze z tym, że musi zwiększyć zatrudnienie, więc jakby zyskiem dla pracownika będzie to, że dostanie pracę, ponieważ z zewnętrznych środków ten pracodawca otrzymał na przykład to urządzenie, nie? I do obsługi tego urządzenia on zatrudnia pracowników, więc jakby jest ten system wiązany. Wskazuje się, że właśnie nowe maszyny, nowe technologie spowodują, że pracowników będzie potrzeba mniej. No to, co obserwuję, ja przynajmniej, nie wiem jak pani, w niektórych sieciach handlowych, że... Automatyzacja, tak. Tak, ciężko o kasjera, czasem przy kasie i trzeba sobie samemu... Czyli ja wykonuję, idę do sklepu, kupuję towar i ja wykonuję pracę kasjera, tak? No bo to jest tak naprawdę praca kasjera. Więc to chyba nie zawsze jest tak, że rośnie zatrudnienie. Nie. Nie mówię, że to jest zawsze, mówię o środkach, którymi dysponujemy, ale czasami tak jest. Znaczy, ja nie widzę niczego złego w tym, że faktycznie pozyskujemy środki zewnętrzne na to, żeby rozwijać nasze przedsiębiorstwo. Zakładam, że jeżeli to przedsiębiorstwo się rozwija, ono będzie wypracowywało zysk, który też wróci do pracowników tego przedsiębiorstwa. No to właśnie, no to jakby ja to zostawiam już pani, jak zapewnić, żeby to faktycznie wróciło do pracowników i jak zapewnić, żeby faktycznie te firmy płaciły podatki, a nie wykazywały straty czy reinwestycje, no bo tam są odliczenia, tak? Ja nie jestem przedsiębiorcą, nie znam się, ale jeżeli wlicza się coś w koszty, prawda, no to nie płaci się od tego opodatkowania. Tylko takie proste pytanie, na którym położył się bodajże Paweł Kowal. Zapytano go, czy jest za tym, żeby zakazać rejestracji nowych aut spalinowych. Pod kątem tak. Ekologia. No właśnie. Polaków nie stać na to, żeby zakazać rejestracji aut spalinowych. Jeszcze raz na to nie stać. Po prostu. Czyli byłaby pani przeciw tam, bo to chyba jest wymieniana data 2035, tak? Czyli byłaby pani przeciw. Tak, na razie, w momencie, kiedy będzie nas na to stać, na tę chwilę, jeszcze mamy Wydział Komunikacji pod sobą, więc widzę, co się dzieje. Pamiętam, jak weszło świadczenie 500+, no to faktycznie był zakup mnóstwa samochodów z ratami ustalonymi właśnie na tą wysokość, więc jeszcze nas chyba nie stać na to. A co jeśli, powiedzą pani, to już ostatnie pytanie, wprowadzamy dyscyplinę partyjną, proszę zagłosować tak, jak my tego chcemy, albo panią relegujemy z klubu. I co wtedy? No przepraszam, ja tak zapytam, bo... Nie ma dyscypliny partyjnej w takich rzeczach, proszę pana. Ale gdyby była, no dla mnie była to sprawa ciężka, no jestem, no ja odpowiadam przed kimś, tak, moje sumienie jest, ale tu... Ustaliliśmy na początku, że ja nie jestem członkiem partii politycznej, więc... Ale będzie pani w klubie chyba, czy jak to tam jest? Proszę pana, odległą przyszłość, nie znam, jeszcze nie znam wszystkich reguł funkcjonujących, ale dyscypliny partyjne w takich rzeczach się wprowadza. No jest dużo, prawda, rzeczy, które Polaków ciekawią i wydaje mi się, że powinni też, nie wiem, słyszeć, bo to, co, ja już powiem swoje zdanie, to, co gdzieś tam mnie boli, to, że Polacy tak naprawdę mało się troszeczkę interesują konkretami albo
kandydaci czy politycy mało mówią o konkretach, a wydaje mi się, że takie rozmowy pozwalają gdzieś tam przybliżyć jakąś sylwetkę i opinię i światopogląd. Czytając, przygotowując się jakby do wyborów, jestem kobietą, więc kobiety trochę inaczej funkcjonują, my się przygotowujemy do wszystkiego, my nie robimy wszystkiego tak po prostu. To wynika pewnie z takiej jakby naszej wrodzonej mniejszej pewności siebie. Zabrałam książkę doktora Sergiusza Trzeciaka, trzeba kampanii wyborczej, tam czytam, jak ta ulotka ma wyglądać. Ja tam się dowiaduję z tej książki, że tak naprawdę często naszych wyborców bardziej interesują losy seriali niż to, co mamy tak szczegółowo do powiedzenia. I to niestety jest smutne, że my naprawdę mało się zatrzymujemy, mało się przywiązujemy do tego. Ja pan powiem nawet, bo to o czym jest łatwiej mówić, bo jest, jak mówię, pracownik też Fundacji Batorego. My też przykładowo w piątek mieliśmy taką kawiarenkę obywatelską, po raz kolejny już organizowałam u siebie, gdzie zapraszałam szefa Stowarzyszenia Łącznego Polska, żeby mówił mieszkańcom o naszych prawach, czy nasze prawa obywatelskie są fikcją. Zainteresowanie takimi spotkaniami jest, szczerze powiem, z przykrością niewielkie, ale jednak mieszkańcy przychodzą, że my tak naprawdę nie realizujemy, my nie korzystamy z naszych praw obywatelskich, na przykład prawo dostępu do informacji publicznej, czy uprawnienia, które już są gwarantowane nam w ustawach samorządowych, na przykład inicjatywy uchwałodawczej. Same konsultacje społeczne, które często prowadzimy, są też bardzo rzadko cieszą się zainteresowaniem. Mieszkańcy nie są zainteresowani tym, co się wokół nas dzieje często. Czy mogę postawić w takim razie tezę, że hipotezę, bo nie tezę, hipotezę, że to wina właściwie dorosłych mieszkańców, że tak, a nie inaczej wyglądają sprawy, na które krytykują? Tak, zdecydowanie tak, ale też brakuje takiej edukacji od podstaw. Niestety nie jesteśmy tym bardzo zainteresowani. A to przepraszam, nie chcę już pani czasu zabierać, a chciałbym rzucić na taśmę. Czy uważa pani, że referenda powinny być zobowiązujące, bo nie zobowiązują ustawodawców do, czy tam samorządowców, do szanowania wyników referendum? Tak, to zawsze jest jakiś sposób, to zawsze jest jakiś model konsultacji społecznych, że i tak niby władza pyta, ale i tak robi po swojemu. Że wiążące, znaczy w kluczowych sprawach, tak przykładowo wejście do Unii Europejskiej, oczywiście to są wiążące wyniki referendum. Natomiast jedno, z czym innego jest referendum, czy innym, z czym innym są konsultacje społeczne. Jeżeli wprowadzamy referendum, zakładamy, że to jest sprawa ważna i powinna być wiążąca. Jeżeli to są konsultacje, to od razu ludzie, idąc na nie, wiedzą, że ich zdanie może być, a nie musi być wysłuchane. Rozróżnienie tych dwóch form. Tak, ale oczywiście przy założeniu, że weźmie w nim udział jakaś określona liczba osób, czy nawet 30%, czy może, to załóżmy, żeby, jeżeli mówimy hipotetycznie, że na przykład 50%, hipotetycznie, żeby ten głos był naprawdę reprezentatywny. Ale mówię też o referendum w roku 2015, tam Bronisław Komorowski i na przykład utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa i 82% powiedziało, że chce zmiany, że nie chce takiego dotychczasowego sposobu. No i nic się z tym nie stało. No. Patrząc znowu się na takie moje lokalne miejsce, że faktycznie konsultacje społeczne mają, dopiero wywierają wrażenie na mieszkańcach w momencie, kiedy coś im jest zabierane, że specjalnie jakby nie włączamy, nie wdrażamy się w te sprawy lokalne. Nawet budżety obywatelskie, które są tak popularne w wielu miastach, też się cieszą coraz mniejszą popularnością, że czasami grupa kilku osób będzie w stanie zdecydować o tym, na co te środki publiczne zostaną wydane. Także no, generalnie jesteśmy chyba trochę obrażeni, trochę znudzeni, trochę niezainteresowani tym, co się dzieje wokół nas. Dopóki się ktoś nie wkracza na nasz teren, niestety nasza aktywność obywatelska nie jest na wysokim poziomie. Rozumiem. Jest to jedno tylko pytanie. Czy będzie pani korzystać z kilometrówek, bo było dużo o nadużyciach? Jeżeli będę dojeżdżała samochodem do konkretnego miejsca, skorzystam z kilometrówki dokładnie tak, jak będę z tej kilometrówki, jak korzystam z tej kilometrówki w tej chwili, czyli w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Na pewno nie jestem przeciwnikiem takiej patologii, że ktoś korzysta z kilometrówki, a nie ma samochodu. No dobrze, to ja dziękuję pani serdecznie za rozmowę.